Dzisiaj mam wspaniały humor. Właśnie zjadłam dwa ciastka pełnoziarniste z takim mlecznym kremem w środku z Biedry. Taka firma nazywa się Dare. Mają paskudne opakowania, ale wspaniałe słodycze. Bardzo polecam do tego kawka. No i teraz siadam, gadam, opowiadam. Więc dzisiaj pogadamy sobie o 10 takich małych nawykach, które zmieniają moje życie na lepsze. Ja ogólnie jestem fanką takiego podejścia małych zmian, małych kroków. Unikam wielkich rewolucji, drastycznych zmian, bo to po prostu jest męczące. Ale właśnie takimi małymi kroczkami staram się już, wiecie, od lat poprawić swoje życie na lepsze, czy w sporcie, czy w odżywianiu, w pielęgnacji, nie w sprzątaniu. Akurat tutaj nie mam żadnych porad, w tym jestem beznadziejna, ale mam takie rzeczy, w których myślę, że idzie mi całkiem fajnie, właśnie dzięki temu, że te rzeczy są takie malutkie i łatwo wchodzą w życie. No i traktujcie ten film też jako taką inspirację. Nie chodzi o to, żeby teraz wszystkie 10 nawyków wprowadzać na siłę do swojego życia, no bo właśnie tak jak mówię, unikajmy rewolucji, to jest męczące. Ale może chociaż jeden z nich jakoś tam wam przypasuje, coś podpowie, zainspiruje, no i o to w tym chodzi. A jeśli wy macie jakieś swoje polecajki, to też zapraszam do komentarzy. Sama chętnie poczytam, a tymczasem lecimy z tematem. Pierwszy nawyk jest absolutnie kluczowy dla mojego funkcjonowania. Codziennie wieczorem robię sobie listę rzeczy do zrobienia na następny dzień. Zazwyczaj dzielę ją na priorytety i takie rzeczy, które miło byłoby zrobić, ale to nie jest jakaś konieczność. No i te priorytety zawsze staram się zrealizować, a te rzeczy, które miło byłoby ogarnąć, to albo robię, albo nie, zależy od czasu, czasem przenoszę na następny dzień. Tutaj jakby nie ma spiny. I ten nawyk ułatwia mi życie, dlatego że ja nie jestem poranną osobą. Mniej więcej do 11-13 mojego mózgu z nami nie ma. On jeszcze sobie gdzieś tam lata w kosmosie, więc rano o 7:30, 7:00, jak moje psy mnie budzą, to nie mam wyjścia. Muszę wstać z łóżka, no i wtedy po prostu odpalam sobie ten telefon i patrzę, co ja w ogóle miałam dzisiaj robić ze swoim życiem. No i między tą 7:00 a 11:00 już działam, już realizuję swoje plany, mimo że mózgu brak. Drugi nawyk w podobnym klimacie to przygotowywanie sobie wieczorem rzeczy na następny dzień, na poranny trening. Gdyby nie ten nawyk, to ja bym połowy swoich biegowych treningów w ogóle nie robiła, bo rano bym wstała, nie miałabym mózgu i stwierdziłabym, że ja w sumie nawet nie wiem, w co się ubrać, a przecież na golasa nie będę biegać, kurde, w 2 stopniach i deszczu. Więc te przygotowane ciuchy, spakowana torebka, naładowane słuchawki, naładowany zegarek sprawiają, że ja jestem regularna, bo rano tylko wstaję, jak taki mały, smutny robocik, się ubieram i w sumie już jestem za drzwiami, a jak jestem za drzwiami, no to pobiegnę, no i to tak, wiecie, jakoś tak się to życie toczy i ten sport się robi. I tak samo z siłownią. Jeśli rano wstanę na gotowe, no to już zrobię. Jeśli stanę na niegotowe, to nie pójdę i potem będę żałować, bo już wiecie, przez resztę dnia nie mam na to na przykład czasu. Kolejny nawyk to stworzenie takiej wspólnej notatki dotyczącej tego, co się w domu skończyło, co trzeba kupić, na przykład do kuchni albo z chemii i innych różnych rzeczy. Coś takiego mega ułatwia, też przyspiesza komunikację, bo nie trzeba do siebie dzwonić, nie trzeba pamiętać, co się skończyło, co trzeba kupić, tylko po prostu odpala się notatkę, wszystko widać i to jest wspaniałe, mega oszczędza czas. I nieważne, kto pojedzie na zakupy, zawsze wszystkie braki będą ogarnięte i to też jest właśnie jeden z nawyków, nad którym my jako para obecnie pracujemy. No, jestem zajarana. Kolejna rzecz to mokre chusteczki w aucie. Dla mnie no to jest po prostu absolutna podstawa funkcjonowania. Czy wracam ze spaceru z psami i mam ręce całe w błocie, czy wracam z zakupów, z jakiegoś jedzenia i mam po prostu, no wiecie, ten cały syf, te bakterie, to wszystko, to ja sobie tego nie obklejam po całym aucie, tylko wsiadam, myję ręce i dopiero kulturalnie sobie to auto dotykam i mam wtedy takie wrażenie, że to auto jest takim właśnie kolejnym moim bezpiecznym, takim bardziej czystym miejscem. W praktyce nie wiem, czy to aż tak dużo zmienia, jeśli chodzi o bakterie i w ogóle, ale tak psychicznie ja się z tym czuję wspaniale. I kolejna rzecz, która też mi się sprawdza, to właśnie te same mokre chusteczki. Wykorzystuję do takiego szybkiego przecierania auta, na przykład na czerwonym świetle, albo jak czekam na kumpele czy coś, po prostu kurz sobie ścieram, jakieś takie małe brudy wycieram tutaj na tych takich twardych częściach i też mam wrażenie, że to auto jest jakieś takie ładniejsze, czystsze i bardziej, no takie właśnie bezpieczne, whatever. I dzięki temu też rzadziej potrzebuję takiego gruntownego czyszczenia, bo ogólnie na co dzień, no auto wygląda fajnie. Pozostając w temacie bakterii i zabrudzeń, ja sobie nie wyobrażam życia bez odkażenia telefonu codziennie wieczorem. Ja to robię już od długiego czasu i kurczę, nie mogę do tego Michała przekonać i nie wiem jakby, czemu on się nie chce tego przekonać, ale dobra, to jest w ogóle temat na problemy mojego związku, to jest temat na osobny filmik. W każdym razie codziennie wieczorem, przed zrobieniem pielęgnacji, pryskam cały telefon z dwóch stron odkażaczem, wycieram wacikiem,
ładnie tam sobie czyszczę i wtedy myję dłonie, robię pielęgnację i jak idę z tym telefonem do łóżka, to się nie brzydzę, że wiecie, tymi dłońmi dotykam łóżka, telefonu. No jakby telefon jest ze mną wszędzie. Na siłowni jepsam go na podłogę jak jakąś szmatę, więc on naprawdę jest zgromadzeniem takiego syfu, że aż strach to wnosić w takie bardziej czyste miejsca. No, dlatego polecam. Jeśli jedną rzecz mam Wam polecić z tego wszystkiego, to uważam, że to jest w ogóle najważniejsze, bo na tych telefonach jest straszny syf. No. Ach. Widzicie, jak się zapaliłam? No właśnie, i kurczę, czemu Michał nie chce odkażać? No nie wiem, jak go do tego przekonać? Chłopy. Jeśli idziemy do łóżka spać z czystym telefonem, no to tutaj jest kolejny trik, który ratuje życie, czyli zawsze przy łóżku mam krem do twarzy. Ja w zasadzie mam krem do twarzy w wszystkich trzech miejscach, w których czasem spędzam wieczory. Dzięki temu zawsze posmaruję twarz, ponieważ nawilżenie jest no absolutną podstawą pielęgnacji, podstawą zdrowia naszej skóry i nie wyobrażam sobie spać bez kremu, ale czasami jestem leniwa i nie chce mi się ruszać dupy po ten krem. Dlatego właśnie kremik tu, kremik tam, kremik siam. Ratuje, bardzo polecam. I jak się ma czyste ręce, czysty telefon, no to można smarować też przy łóżku. Mega Wam też polecam różne takie smakowe dodatki do wody, które ułatwiają picie wody regularnie i w większych ilościach. Ja ogólnie mam z wodą trochę problemy od pewnego czasu, bo uważam, że jest typiara po prostu strasznie nudna i powtarzalna. Dlatego pomagam sobie po pierwsze SodaStream. SodaStream ma takie syropy o smaku Pepsi, Sprite'a, różnych innych. Są to syropy zero, wszystkie są pyszne. Jedyny problem jest taki, że SodaStream robi napoje gazowane, po których czasami wywala mi brzuch. Dlatego tutaj z pomocą przychodzi też Bolero. To mam z Waszego polecenia, jest naprawdę zarąbiste. Tam są tysiące smaków, wszystkie naprawdę bardzo dobre, owocowe, jakieś waniliowe, no wszystko tam znajdziecie. Wszystkie te proszki są zero i rzeczywiście woda jest po nich pyszna, pyszniutka, codziennie mogę pić inną wodę i cały taki dzbanek to w 20 minut wypiję easy, a wcześniej taki cały dzbanek męczyłabym pewnie z tydzień. No więc bardzo Wam to polecam i bardzo sprawdzają mi się też takie elektrolity z Allegro. Tam są różne smaki, jakieś cytrusowe, wszelakie. No i te elektrolity są super po treningu, kiedy właśnie chce się tak mocniej nawodnić po, wiecie, na przykład jakimś intensywnym bieganiu. Kolejny nawyk będzie taki trochę dziadkowy, ale kurczę, dziadki naprawdę czasem wiedzą jak żyć, więc to podpatrzyłam od mojej babci. Raz w tygodniu rozkładam sobie i reszcie domowników wszystkie jakieś tam leki, suplementy do takich pudełek z przegródkami rano, wieczór, no 7 dni tygodnia i to jest genialne. Czasami jeszcze trochę się wstydzę, że tak żyję, że ja mam dopiero 30 lat, czemu to robię? Powinnam na spontanie łykać, czasem zapominać, czasem nie, ale no jednak to wprowadza dużo porządku i naprawdę dużo ułatwia. A zazwyczaj uzupełnianie takich pojemników to też jest cały przyjemny rytuał. Odpalam sobie serial, w 10 minut rozkładam, no i potem po prostu szybko, łatwo ślizgam się przez swój tydzień. No to jest mega fajne. I też mam taki pojemnik z Allegro, on kosztował chyba z 11 zł. Kolejna rzecz to coś, za co w sumie dosyć często dostaję jakieś hejty w necie, ale no mi się to zarąbiście sprawdza, a mianowicie zawsze mam w lodówce jakieś gotowe dania, gotowe jedzenie, czy też w zamrażarce. Ja się w ogóle nie boję mrożonek, jakąś taką, wiecie, mrożoną rybę już gotową w włoskiej zapiekance z frosty, jakieś tortelloni, gotowego łososia, no mnóstwo różnych pysznych rzeczy jest w sklepach i ja zawsze mam w lodówce przynajmniej dwie, czy też w zamrażarce dwie, trzy opcje. Jak jestem w pośpiechu, albo głodna i wściekła, albo leniwa, to sobie to robię i no czuję się z tym świetnie, bo przynajmniej zjem jakiś ciepły posiłek, zamiast zjadać po prostu co mi się pod rękę nawinie, a potem i tak być nieszczęśliwa, bo w sumie banan nie jest ciepłym obiadem, albo czekolada nie jest ciepłym obiadem. A czekoladę można sobie zjeść wtedy do tego ciepłego obiadu, I wtedy jest jeszcze większe szczęście. I to jest kwestia, w której ja zdania nie zmienię. Uważam, że gotowe dania, mrożonki są wspaniałe. Przepraszam, że tak agresywnie walnęłam w stół, ale nie miałam tego na celu. To te pierścionki są ciężkie. Agresywnie trochę. I ostatni mały nawyk to anonimowe korzystanie z różnych grup na fejsie, czy też z for na Reddicie, czy też w innych miejscach. Kiedy mamy jakiś problem i chcemy poszukać rozwiązań, ale może nie chcemy gadać z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, może nie stać nas na terapię, whatever. W każdym razie internet jest kopalnią anonimowej wiedzy,
porad, przeżyć, inspiracji, wsparcia, akceptacji. To jest coś pięknego, że z anonima na grupie na fejsie można zadać ludziom pytanie. Mam problem z pieniędzmi, ze zdrowiem, ze związkiem, z tamtym. Co byście zrobili w takiej sytuacji? A może ktoś z Was był w takiej sytuacji? Co o tym myślicie? Co z tym zrobić? Jak Wy się czuliście? Whatever. Nie zawsze trzeba pytać tylko o rozwiązania, można czasem zapytać właśnie o przejścia, o uczucia, o jakieś sposoby wyjścia, które się innym sprawdziły i to jest coś pięknego. Ja najczęściej korzystałam i do teraz korzystam z Reddita, no bo jest to forum takie bardziej anglojęzyczne i tam się czuję naprawdę anonimowa. Z polskich jakby grup na fejsie, for nie korzystam, no ale właśnie ten Reddit to już totalnie jest takie bezpieczne miejsce, anonimowe i w ogóle. Więc bardzo polecam, bo to jest naprawdę piękna sprawa, że zupełnie za darmo mamy dostęp do tysięcy doświadczeń, tysięcy opowieści i myślę, że zawsze gdzieś tam znajdzie się jakaś taka historia, w której zobaczymy trochę siebie, która no, skłoni do myślenia. Bardzo, bardzo polecam. No i na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, co myślicie o tych nawykach, czy może coś też stosujecie, a może macie jeszcze coś innego, jakąś fajną podpowiedź. Jak zwykle zapraszam do subskrybowania na Insta, TikToka, na naszą grupę na fejsie, gdzie można właśnie te anonimowe pytania też zadawać i do komentarzy. Dzięki za oglądanie i bye, bye, bye.